11 lipca swoje doroczne święto obchodzili policjanci z Rudzkiego Garnizonu. W Miejskim Centrum Kultury imienia Henryka Bisty w Nowym Bytomiu odbyła się uroczysta gala, na której już tradycyjnie nie zabrakło szefostwa Komendy Wojewódzkiej. W bieżącej, codziennej służbie na pewno pokazujemy, co potrafimy, staramy się być profesjonalni, sprawni. No, nie zawsze nam wychodzi oczywiście ten profesjonalizm i sprawność, ale tam, gdzie się potykamy, to też o tym mówimy, próbujemy naprawiać swoje błędy, tak żeby w przyszłości reagować lepiej, być sprawniejszym. Na terenie Rudy Śląskiej pracuje ponad 330 funkcjonariuszy, których wspiera prawie 50 pracowników cywilnych. Codziennie zmagają się z nowymi wyzwaniami. Patrolują rudzkie ulice i drogi, a to jedynie część ich niełatwej pracy. Mamy dużo zadań, mamy dużo interwencji. Tak statystycznie patrząc po interwencjach, które wykonujemy w ciągu normalnego dnia, tygodnia pracy, to jest w granicach 65 do 75-80. Wiadomo, weekendy, lato, tych interwencji jest o wiele więcej. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie awansów na wyższe stopnie. Kilkunastu stróżów prawa zostało uhonorowanych związkowymi odznakami. W tym zacnym gronie znalazł się aspirant sztabowy Sławomir Krawczyk. Moja przygoda z policją rozpoczęła się 28 lat temu, czyli troszkę czasu minęło. W tamtych czasach, kiedy się przyjmowałem, było to dla mnie bardzo nobilitujące przyjęcie się do policji, gdyż gdzieś tam jakieś rodzinne historie były z tym związane. Wysoko pracę rudzkiej policji i jej wkład w bezpieczeństwo cenią sobie władze Rudy Śląskiej. Z każdym rokiem wyniki ich pracy są lepsze, spada w mieście przestępczość, rośnie wykrywalność, a co najważniejsze, rudzki garnizon policji jest w czołówce w województwie śląskim pod względem swojej pracy. Galę uświetnił występ policyjnej orkiestry z Komendy Wojewódzkiej.